Siema wszystkim, moi drodzy, ja jestem Soa, to jest vlog, na który bardzo długo czekaliście. Świetne wejście zrobiłem, co? Specjalnie sobie zaplanowałem, mówię, dzisiaj będzie coś innego, nie będzie tak, że siedzę, wiecie, tu się ściemnia obraz, a właściwie zjaśnia i ja się pojawiam, tylko zrobię, po pierwsze was zainteresuje, tak mówią na wszystkich kursach YouTube'a, że powinienem was zainteresować w ciągu pierwszych 5 czy 15 sekund. Mam nadzieję, że mi się to udało, było takie tajemnicze krzesło, a później ja wjechałem i miałem specjalnie spodnie założone, patrzcie, mam spodnie. Kawałek mi wystaje. Taki fajny kolor. Kupiłem sobie na Filipinach. Normalnie takiego bym nie kupił, ale tam było tak fajnie, jak w raju było. I dlatego sobie sprawiłem kolorowe spodnie. O czym będzie dzisiejszy vlog? Dzisiejszy vlog będzie, właściwie pewnie jest to w temacie. Zaraz wymyślimy sobie jakiś temat. Jaki temat mógłby być dobry dla tego vloga? Jak zostałem streamerem? Proste, jak zostałem streamerem, a właściwie nie jak zostałem streamerem, tylko jak przerzuciłem się na pełnoetatowe streamowanie, bo zostałem streamerem już dawno temu, znaczy zostałem streamerem, już dawno temu streamowałem. Jakieś, nie wiem, 4 lata temu powiedzmy, na Owned TV trochę streamów było, były streamy na, również na YouTubie. Kto pamięta, ten pamięta, pozdrawiam wszystkich moich starych widzów jeszcze, którzy takie rzeczy pamiętają. Ale to było dawno temu, nie wiem, 3-4 lata temu może. I teraz się nie przygotowałem znów, a przeczytałem wasze komentarze i było napisane są. A jeszcze miałem o czymś wspomnieć. To też było w poradnikach YouTube'a, żeby wam przypomnieć, żeby zostawić łapkę pod tym filmem. Ktoś mi tam w ogóle dzisiaj napisał na Facebooku, że ja powiedziałem, żeby nie zostawiać łapki. Jasne, że zostawiajcie łapki, jak wam się podoba film oczywiście. Jak wam się nie podoba, to możecie napisać komentarz, no, na przykład. Wracając do tematu, było to, teraz mamy 2013, nie pamiętam teraz już, jak streamowałem na GameCrets, był taki serwis streamerski GameCrets i ja zacząłem tam streamować i pracowałem w tej pracy, o której wam opowiadałem w poprzednim vlogu, do którego linka macie gdzieś tu w rogu ekranu. No więc pracowałem w pracy jako spawalnik, inżynier spawalnik, przerzucałem dokumenty, było to dość nudne. Przychodziłem na 7 rano do roboty, o 6 musiałem wstawać, czy tam o 6.30 i byłem taki zmulony, później wracałem do domu, streamowałem, byłem jeszcze bardziej zmulony i w pewnym momencie, jak możecie się domyślać, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. W pewnym momencie pieniądze ze streamów zaczęły dorównywać kasie, którą miałem ze swojej pracy, a nawet ją zaczęły przewyższać i wtedy ja wpadłem na taki pomysł, właściwie to nie wpadłem, tylko prawie padłem ze zmęczenia, bo pracowałem, wiecie, na pełny etat, czyli 168 godzin miesięcznie, plus jeszcze pewnie ze 100 godzin streamowałem, nie wysypiałem się i byłem na streamach zmulony i byłem zmulony w robocie. No i stwierdziłem, że trzeba by było coś z tym zrobić, ale jak to bywa z ludźmi, nic z tym nie zrobiłem, no bo nie chciało mi się i ogólnie nie miałem żadnej motywacji. No i w końcu doszło do różnych zmian w firmie, że tak powiem, personalnych. Pojawił się tam jakiś nowy kierownik, coś tam. No co wam będę długo opowiadać, zwolnili mnie. Właściwie to nie bardzo się przed tym broniłem. To się tak, wiecie, no nie będę, co wam będę opowiadał. Zbliżało się, różne tam były takie personalne, wiecie, takie tam przepychanki zakulisowe i coś tam. A ja jakby chyba podświadomie, po prostu podświadomie nie chcąc już pracować, bo strasznie mi się nie chciało w biurze po prostu siedzieć, jeździć do roboty i po prostu pracować jako ten inżynier, no to podświadomie jakoś się przed tym nie broniłem, nie tłumaczyłem, nic tam nie ten. Nie, żebym coś jakoś specjalnie złego zrobił, nie myślcie sobie, że nagle, wiecie, jakąś dyscyplinarkę dostałem czy coś takiego, nie, nic takiego nie było jakichś większych zarzutów co do tego, co robiłem, ale po prostu tutaj jakaś zmiana, tu brakuje stanowiska, tu coś tam. No, więc ja z uśmiechem na twarzy podziękowałem i zabrałem się za streamowanie. Powiem wam szczerze, że kamień z serca mi spadł, bo sam nie wiedziałem, co zrobić, tak? Z jednej strony praca na pełny etat mnie blokowała przed tym, żeby naprawdę móc jakby w to streamowanie i te YouTube'y wejść, a z drugiej strony w robocie też za bardzo nie miałem siły już siedzieć i no nie chciało mi się. Właściwie to jest jedna i ta sama strona, bo tu mi się nie chciało, a tu nie miałem czasu, czyli ogólnie bardzo mi się nie podobała praca. No i
wtedy zacząłem, zostałem tym pełnoetatowym streamerem. I to by było, mogła być koniec, to by mógł być koniec tej historii. Tylko się zastanawiam, czy czegoś jeszcze nie... No dobra, no to może kontynuujmy. I streamowaliśmy na tym GameCrets. Kasa była niezła, reklamy leciały, było spoko, a później się skończyło, bo GameCrets cały ten serwis padł, koleś uciekł, nie zapłacił jakichś tam pieniędzy ostatnich, ale to jakoś większego problemu nie sprawiło chyba nikomu. Przerzuciłem się na Twitcha, no i już na Twitchu kontynuuję swoją przygodę, niektórzy z was oglądają mnie na żywo, niektórzy nie, na Twitchu różnie to bywało. Czasem streamowałem randomowo, czasem bardziej regularnie, streamowałem wieczorami. Aktualnie jest tak, że streamuję głównie rano i w soboty wieczorem staram się, już sobie taki plan ułożyłem. Ostatnio zresztą zacząłem, pomyślałem sobie, że może to jakoś bardziej, wiecie, tak usystematyzować i wymyśliłem, że żeby się nie zajeżdżać tak, żeby nie streamować, nie wiem, 200-250 godzin miesięcznie, bo to jest no bardzo dużo, ja poza tym, że streamuję, to muszę się przygotować chwilę przed streamem, muszę po streamie jakby ułożyć, wiecie, tam jeszcze mam kanał na YouTubie z archiwum, uploaduję te pliki, nazywam je, taguję, wiecie, to wszystko trwa, plus jeszcze mam kanał na YouTubie główny, gdzie tam dla dzieciaków nagrywam Plants vs. Zombie, małpeczki, jakieś inne różne fajne gry, które oglądają wszyscy, co mają więcej niż 20 lat, ale się nie przyznają. No i to zajmuje bardzo dużo czasu i w rezultacie czego to nie jest na przykład te 200 czy 250 godzin, czyli czy tylko na przykład wychodzi z tego, na przykład, załóżmy, że plus 2 godziny dziennie, a streamuję 20 dni w tygodniu, czy tam się zajmuje 20 dni w miesiącu, no to wychodzi plus 40 godzin, to już jest prawie 300 godzin, nie? Strasznie dużo, później człowiek nie ma czasu na nic innego i stwierdziłem, że jednak się tutaj, znaczy postaram się to trochę usystematyzować i ułożyć i jest teraz już kalendarz na Google, na który można sobie zerknąć, może gdzieś go tutaj zamieszczę w opisie pod streamem, albo nie wiem, w komentarzu, albo ktoś z was wklei w komentarzu, bo wie, gdzie jest kalendarz, o, zostawię to wam, zobaczę, czy ktoś wklei na przykład, czy ktoś dotarł, to jest 7 minuta tego filmu. Jak ktoś dotarł do niej, to może wklei ten link do kalendarza i tam mniej więcej staram się wam dać znać, kiedy będę streamował i to się tak jakby w całość ustala, czyli staram się 5 dni w tygodniu streamować, 2 dni weekendu, który nigdy nie jest weekend, aktualnie jest to poniedziałek i piątek, był też poniedziałek i wtorek, to zależy. Czasem muszę coś zrobić w tygodniu, jakiś do urzędu podjechać czy do księgowej. A właśnie, no jeszcze w związku z tym całym przejściem na pełnoetatowe streamowanie to też firmę założyłem i wiecie, takie, że formalnie też to sobie wszystko ogarnąłem, żeby mnie później Urząd Skarbowy nie gonił. No więc zrobiłem ten plan i teraz sobie streamuję rano od wtorku do czwartku, poniedziałek, piątek sobie robię wolne, ale mogą być to inne dni. A w sobotę i w niedzielę też streamuję, tylko trochę więcej, bo w sobotę streamuję rano i w niedzielę rano, to właściwie tak jak zwykle, ale też streamuję w sobotę wieczorem, czyli trochę więcej. I tyle właściwie. Przez ostatnie chyba, tak mi się wydaje, że przez ostatnie 3 minuty gadałem ciągle to samo. Nie wiem, mam takie dziwne wrażenie. Znajomy mi napisał teraz na fejsie, bo na grupie Leszczykowej, naszej grupie facebookowej, jak ktoś nie wie, co to jest za grupa, to niech żałuje, a jak ktoś wie, to też może dać linka w komentarzu. Ja postaram się przejrzeć, w ogóle tam jest taki spam alert, coś takiego, że żebyście nie spamowali, ja to przejrzę i wam odblokuję te posty, jak ktoś wklei linka do grupy Leszczykowej na Facebooku. I właśnie tam wklejałem vloga i kolega napisał, że no, że nie dajecie łapek w górę, bo jest vlog był niespecjalny, że tak powiem. No nie wiem, czy nie był niespecjalny, wszyscy, znaczy połowa osób obejrzała go od początku do końca, więc powinno być ok. Ok, no to ponudziłem, aż mi się flow skończył. Musiałem zrobić super artystyczne vlogowe cięcie, tymczasem ja kończę. Wszystkim, którzy dotarli do końca, serdecznie dziękuję za obejrzenie tego vloga. Zostawcie komentarze, łapki, napiszcie, co byście chcieli w jakimś innym materiale zobaczyć.
Nie wiem, nie mam żadnych pomysłów. Pytałem was w ostatnim, oczywiście nikt nic nie napisał. Nie no, ktoś tam napisał oczywiście to samo, jak zostałeś streamerem. Więc ten blok już mamy za sobą. I się teraz zastanawiam. Ktoś coś chyba jeszcze napisał. Ale nie pamiętam. Nie wiem w ogóle, czy zauważyliście, ale przycięłem dzisiaj brodę. Za to włosów nie ogarnąłem, pójdę do fryzjera jutro. Albo pojutrze, jak tylko znajdę czas. Po streamie kiedyś. I to by było na tyle, tak? Tak, patrzę sobie na Lady Gonie, misia Lady Gonie, pana świnkę, pana ptaszka, pana liścia i myślę, że możemy śmiało kończyć. Na pewno o czymś zapomniałem, muszę sobie robić rozpiskę tego, co chcę powiedzieć. No, może wam kuchnię pokażę w następnym vlogu. O, to by było niezłe, bo już są kafelki, ale bez fug. Nie wiem, czy taki stan... Właściwie to jest pół kafli, które powinny być i nie mają fug. Ale za to drzwi są w szafkach, więc to jest tak pół na pół taka kuchnia, tak aby może wam się spodoba, może wam się nie spodoba. Zobaczymy, mógłbym ten, no nie wiem czy sekrety kuchni wam zdradzać jeszcze. Moglibyśmy taki mały sneak peek zrobić, taki bardzo króciutki materiał, gdzie bym tylko po prostu zajrzał do tej kuchni, tak jakbym dał wam liznąć blatu, ale nie ugryźć, o. Taki materiał mógłbym stworzyć. Ale zobaczymy, jak ten wam się spodoba i co napiszecie w komentarzach. Tak więc trzymajcie się, cześć i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa, pa. A nie czekajcie, zrobimy odjazd krzesłem. Patrzcie, odjazd krzesłem. Tak jak wszedłem, tak i wyjdę. O, to w tą stronę musi. Wcześniej się w lewo kręciło, teraz się w prawo zakręci. Bum!